Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość XPL. Proszę Państwa, Państwo tego nie widzieli, co się przed chwilą działo. Ja grałem w ping-ponga, było bardzo dobrze, przynajmniej ja tak uważam. Zaraz zobaczymy, czy moi goście potwierdzają to, co ja myślę. Robert Bałoń i Sławomir Brak. Sławomir Brak i Robert Bałoń. Było dobrze, Robercie? Jak na początek było rewelacyjnie. Jak na początek. To były pierwsze 3 minuty mojej gry w ping-ponga w ciągu życia, a Wasza gra już w sumie od 20 paru lat, tak? 20 paru. Jak się spotkaliście? Robert, jak to było? Spotkaliśmy się w Bielskiej Lidze Amatorskiej Tenisa Stołowego, gdzie nasza, można powiedzieć, przyjaźń się zaczęła. Po prostu przyszliście na zawody osobno, tak? Tak. Każde swoim własnym wydaniu, że tak powiem, kolokwialnie. Właśnie. I co, popatrzyliście jak gracie i stwierdziliście, że w sumie dobrze będzie razem zagrać? Pierwsze spotkanie było w drużynach przeciwnych. Sławek grał jako mój przeciwnik i... Po zakończonym meczu powiedziałem mu, że wyprawia cuda przy stole, które są nie do ogarnięcia przeze mnie. Troszeczkę to było przyjęte żartem. No i od słowa do słowa zaczęliśmy ze sobą się kontaktować, rozmawiać. Na każdym spotkaniu gdzieś tam w Bielsku rozmawialiśmy coraz więcej ze sobą. I tak się ta przyjaźń zaczynała rozwijać po trochu. W tym tenisie też jest tak, że my często gdzieś tam z obcymi zespołami, ludźmi rozmawiamy, wymieniamy się jakimiś informacjami, inspiracjami. Tu też tak było. Zaczęliśmy rozmawiać mniej, trochę więcej. I tak to się stało, że zaczęliśmy razem współpracować. Ale nie jesteśmy w Bielsku, proszę Państwa, jesteśmy w Goleszowie. Tak. Gdybyście mogli powiedzieć, co to za miejsce, w sensie dlaczego tutaj trenujecie, jaki reprezentujecie zespół czy klub? No, mało kto wie, że reprezentujemy klub LKS Leśnianka Leśna Górna. Ten klub tu istnieje od bardzo, bardzo dawna. Jest to bardzo skromny klub, ale aczkolwiek ma dosyć sporo do pokazania i pochwalenia się, bo jest dziewczyna, która już jest reprezentantką Polski. Kilku naprawdę dobrych zawodników stąd się wywiodło, gdzie ich obecna przyszłość jest niewiadoma. Pokaźna liczba zawodników zaczynała tutaj. Tak, no. My sami nie do końca wiemy, jak gdzie ich życie teraz poniosło, ale ponad 10, ponad 20 ludzi, sportowców stąd właśnie wychodziło. Tak jest. Z tych stal, tak. No. Przede wszystkim tutaj ten klub w Lesznej to był jedyny klub tenisa stołowego w naszym regionie tutaj Śląska Cieszyńskiego. Potem powstał w Cieszynie, był w Pieście Cieszyn. Był? Już go nie ma? Już nie ma. Jest teraz inna konkurencja, ale no może nie będzie. Jak to w każdej branży, wiadomo. Jak to w każdej. Ale jest, która się buduje, próbujemy jakieś tam relacje dobre między nami mieć, bo nie wolno niszczyć się nawzajem, raczej budować ten tenis stołowy, który no w Polsce, nie oszukujmy się, a przede wszystkim tutaj na naszym Śląsku. Strasznie kuleje jednak. Tak, chyba jest bardzo zmarginalizowany. Dokładnie tak. Wydaje, że dokładnie tak. Jak ktoś słyszy, że tenis stołowy na Śląsku Cieszyńskim, to nie ma chyba skojarzeń. Malutko. Prawda? Niewiele osób wie, że... I co, spotykacie się? Jak wyglądają Wasze treningi, spotkania? No treningi zazwyczaj to jest spotkanie na zasadzie... Jest grupa nas, dzwaniamy się telefonicznie, przyjeżdżamy. Ile jest osób w zespole, w klubie? To mniej więcej 20? 10? Około 20 można powiedzieć, tak. Bo są trzy drużyny, jest trzecia liga, dwie ligi okręgowe. W każdej z lig jest 5-6 zawodników. W jednej drużynie, no to daje gdzieś 18-20 zawodników. Jest niezła paka, można jest by tak rzec. Jest grupa spora. Aczkolwiek brakuje nam, no nie ma co ukrywać, brakuje tych dzieci do tenisa stołowego. Dzieci no dobrze, ale pan Sławomir Brak trenuje dzieci i młodzież, nazwijmy to tak, taką grupę wiekową, tak? Gdzie pan trenuje? Ja pracuję w Bielsku Białej, tam jest jedna taka specjalna sala na osiedlu Kopernika. Tam w zasadzie cały przemysł związany z tenisem stołowym podbeski zjeżdża na mecze pierwszoligowe. Mamy tam salkę, są dzieciaki, ale to co Robert powiedział, z roku na rok jest tego towarzystwa młodej generacji coraz mniej. Jest generalnie z tym problem, bo kiedyś dzieci bardzo często grały w piłkę nożną, w siatkówkę. Tam też powoli, że tak powiem, ta generacja zaczyna znikać. To nie będzie za rok, dwa, ale są takie tendencje. 10 lat temu do Bielska na zawody mnóstwo dzieci przyjeżdżało, teraz prawie nikt nie przyjeżdża, prawie nikt. Więc to nawet nie jest to, że czy to Bielsko, czy po prostu dzieci jest coraz mniej, jakby to jest wina demografii Polski jako takiej, a szkoda, bo tenis dla dzieciaków jest fantastyczną taką przygodą, dodatkiem, który może im wiele w życiu pomóc. To jakie są korzyści z tego grania w ping-ponga?
Powiem tak, moglibyśmy wymieniać się w zasadzie bardzo długo, ale jeśli skupimy się na najważniejszych rzeczach, to po pierwsze, dziecko uczy się współpracy w grupie z rówieśnikami bardzo podobnymi do niego. Myśli o tym, jak w przyszłości osiągać cele, jak pracować nad sobą, nad swoim własnym zdrowiem w pierwszej kolejności, bo mówi się, że ruch to zdrowie. To prawda, bo okazuje się, że na przykład na stare lata, tak zwane, mówią lekarze i naukowcy, my jesteśmy w dużej mierze chorzy, dlatego że nie uprawiamy sportu, bo my się nie ruszamy, mamy osiadły tryb życia. A tenis stołowy jest z jednej strony bardzo wymagający, bardzo techniczny, z drugiej strony widowiskowy, a można też przy okazji uczyć się nawiązywać piękne przyjaźnie, bardzo wcześnie, przestać bać się ludzi. O to chodzi, żeby nawiązywać relacje, przestać się bać, być odważnym, a tenis stołowy jest, uważam, do tego znakomity. Poza treningami, wyjazdami na jakieś zawody, zawsze rekomenduję, uwielbiam pracę z dzieciakami, bo ja przynajmniej mogę swoje własne doświadczenie przekazywać i taką wiedzę, taką ideę z tym związaną. Mhm, czyli oprócz takiego fizycznego aspektu, to jeszcze towarzyski aspekt tak, takiej gry, tak, i umiejętność współpracy tak. zespołowej. Czyli dzieci na WF-ie powinny tak naprawdę mieć zawsze gdzieś tam stół ping-pongowy i można go wyciągnąć tak na wszelki wypadek. No, powinno to być. Przede wszystkim tenis stołowy rozwija umysł. No, patrząc na grę w tenisa stołowego, to po części to jest taka gra strategiczna. Mhm. A na każde podjęcie decyzji są ułamki sekund. Mhm. To tak dobrze wygląda i widowiskowo, jak się ogląda z boku dwóch graczy, tak jak ja przed chwilą was. I tak sobie człowiek myśli, to jest takie proste, prawda? To tutaj, tak, a wtedy to nie jest takie proste. Podkręcane piłki i takie różne inne śmigniki się zdarzają. Patrząc z boku zupełnie to inaczej tak. wygląda, a przyjdzie się do stołu, to to wszystko weryfikuje się właśnie. Co jest trudnego, łatwego, co jest ważnego, jaka technika gry, nie wiem, jak to się... Co byś powiedział? Trudnego? Zsynchronizować wszystkie ruchy razem. Głowa, ręka, nogi. To jest... I szybkość i przewidywanie. Dokładnie, dokładnie. To wszystko musi być połączone w jedność i nie może być nigdzie opóźnienia. Jeżeli się zaczyna dziać gdzieś opóźnienie, no to się przegrywa mecz. To dobrze, to zanim powiemy sobie o przegrywaniu, to powiedzmy o wygrywaniu. Sukcesy, bo słyszałem, że pan ostatnio był w Hiszpanii, tak? W listopadzie pojechaliśmy z reprezentacją Polski na międzynarodowy turniej o Mistrzostwo Hiszpanii. Mieliśmy tam dobre wyniki, 7 medali bodajże w rozgrywkach indywidualnych, 5 drużynowych. Ja z moim przyjacielem z Rosji, tak, myśmy nawiązali bardzo szybko świetny kontakt i mogę nazwać go przyjacielem, zdobyliśmy srebrny medal w drużynie. A jak pan nawiązał kontakt z przyjacielem z Rosji? To jest bardzo śmieszne, muszę powiedzieć, bo ludzie pytają się bardzo często... No bo raczej nikt z Rosji nie przejeżdża przez Goleszów, ani przez Bielsko, jadąc do Cieszyna, na przykład na zakupy na targowisko w sobotę. Właśnie o to chodzi. Pytają się moi znajomi, czemu jest Polakiem? Ja mówię tak, no bo nie ja o Polak taki, żeby mógł z nim zagrać, bo mamy jeszcze grupy startowe ze względu na swój stopień schorzenia tak zwany. Do mojej gry nie było kogoś takiego, więc prosiłem trenerów, aby załatwili mi kogoś. Ale mieliśmy taką niewdzięczną sytuację, że w ten sam dzień lecieliśmy do Hiszpanii, w ten sam dzień była odprawa, więc nie było z kim rozmawiać. Więc na lotnisku w Madrycie znalazłem mojego partnera, ale patrzył na mnie dalej i zastanawiałem się, jak na lotnisku. No, otwieram telefon, patrzę, lista startowa, piszę do Egipcjanina, piszę do Francuza, patrzę dalej, nie odpisuję, że wszyscy są zajęci. Myślę sobie, kto tu ze mną będzie rozmawiał? Dalej nie chcę jak najdłużej tracić na to czasu. Myślę sobie, Słowianina zapytam, myślę, że szybka będzie odpowiedź. Napisałem, zgodził się. No i w ten sposób znalazłem się z facetem. Zaskoczenie dla mnie było tym większe, bo nawet okazało się w tym roku, że mój partner z gry w drużynie, w ten sam dzień jak ja mam urodziny swoje własne, więc myślałem sobie, byśmy musieli się spotkać i zagrać razem. To było pisane. Wspomniał tak pan o stopniu schorzenia. To jest trochę druga strona tego medalu, o którym rozmawiamy. Czy może pan powiedzieć, co za schorzenie, jakie ma pan dysfunkcje? To znaczy tak, jeśli chodzi o samą niepełnosprawność jako taką, nie da się o tym opowiadać tu i teraz, ale bardzo krótko, żeby nasi widzowie, którzy rozmawiają, oglądają tę rozmowę, mogli cokolwiek wiedzieć. Jest 5 grup startowych dla tak zwanych wózkowiczów, to jest bardzo prosta sprawa, wiem o kogo chodzi, i jest 6 grup startowych dla ludzi stojących.
Szósta, ostatnia jest tak zwana 11, bo mamy 1, 2, 3, 4, 5 dla wózków, 6, 7, 8, 9, 10 dla zawodników stojących, jest 11 dla zawodników tak zwanych mentalnych. Uprzedzam, to nie są ludzie chorzy psychicznie, jak to może się potocznie niektórzy wydawać. Oni, to są ludzie, którzy mają pewnego rodzaju dysfunkcje mentalne. I na tym skończmy. Każdy zawodnik stojący czy siedzący ma pewnego rodzaju mniejsze lub większe problemy z poruszaniem się. I ze względu na takie sprawy jest podzielone całe to środowisko startowe na całym świecie przez Międzynarodową Federację. Ja jestem ulokowany w grupie startowej numer 6. Co oznacza? To oznacza, że jestem zawodnikiem stojącym z własnymi problemami zdrowotnymi, które dostało taką kategorię startową wiele lat temu i na razie no, nie przypuszczam, żebym startował w lepszej, bo to nie dochodzi. Tutaj, że tak powiem, cały czas szlifuję swoje umiejętności i swoje szanse. Mhm. Pan mówi o porażeniu mózgowym? Tak. Dziecięcym porażeniu mózgowym, tak? Ja jestem po mózgowym porażeniu dziecięcym, bo niepełnosprawność jako taka, no dobrze, że przypomina mi sobie pewne rzeczy. Możemy być inwalidami z różnych względów, po urodzeniu albo na przykład po pewnego rodzaju wypadku, jakby skoku do wody, przy płytkim dnie, gdzie nie. Młodzież najczęściej chce się popisywać, skaczą i potem łamią kręgosłupy. Można być wtedy, wiadomo, do końca życia już kaleką, tak? Tacy ludzie też mogą wtedy do sportu wejść. Dla każdego jest droga otwarta, żeby móc realizować siebie niezależnie od swojego stanu zdrowia. Mhm. I sport był dla pana formą spędzania czasu? Jak pan trafił w świat ping-ponga, tenisa stołowego? Do tenisa stołowego wprowadził mnie mój tata. Mhm. To jest bardzo dobre, bo tak jak mówiliśmy na początku, dzieciakom uważam, że dzieciaki należy trzeba inspirować czymś, najlepiej sportem. Przywiózł kiedyś ze sklepu deski, zacząłem odbijać o ścianę, jak to najczęściej robimy. Była taka czeska piłka, taka bardzo ciężka, sąsiadka a przez ścianę, niech nam żyje prezes klubu, teraz żartuje, a to nie o to chodzi, ale tak od słowa do słowa, kiedyś wymyśliłem sobie, bo mi dobrze szło w szkole, stałe cztery stoły, chodziliśmy na treningi z moim tatą przez pierwsze początkowe okresy, powiedziałem, chcę być najlepszy w Polsce. I tak mi zostało, no i tak lata mijały, zostałem najlepszy w Polsce, więc... Czyli tak, na koncie ma pan złoty medal? Ja mam 7 złotych medali związanych z mistrzostwami Polski. Mhm. 7 złotych medali? Tak. Tak? Proszę. Ja nie mam żadnego, ale statystycznie mamy 3,5. Dokładnie. Więc, jeszcze właśnie, pan ma na pewno też na swoim koncie jakieś medale. No niestety takich medali takiego szczeblu niestety nie ma. Ale jakieś brązowe? Ale jest złoto, bo jest złoto w drużynie w Bielsku na przykład. No to jest... proszę, to już jest 8, tak, ja 0 w dalszym ciągu, 8 przez mnie, to coraz lepiej na mnie. Jest srebro w grze deblowej, także medale są. Wygracie razem, tak? I to jest taki pomysł, rozumiem, że co, osoba, która ma jakiś stopień niepełnosprawności z osobą, która jest pełnosprawna, tak? I rozumiem, że druga para jest też na tym samym... Nie. A jeżeli chodzi o grę deblową, no to graliśmy kiedyś razem. Aha. I nawet całkiem nieźle nam to szło. Potem pojawił się kolega, który no, ze mną bardzo fajnie grał w debla. Zrobiliśmy perfekcyjnego debla. Wygrywaliśmy. Sławek przystał przy tym, że my gramy ze sobą, a reszta gra drużyna indywidualnie. Najbliższe plany, marzenia, nie tylko sportowe, a może tylko sportowe? Powiem o tych sportowych, no to najbliższe plany... Dobra, to pan powie o sportowych, a pan powie o niesportowych pana. O, nie no właśnie, to powiem o tych sportowych, no to... Plany i marzenia są takie, żeby awansować do trzeciej ligi z okręgówki i zdobyć pierwsze miejsce w pierwszej lidze amatorskiej w Bielsku. Pierwsze miejsce. Jako drużyna. Chcielibyśmy powtórzyć sukces z zeszłego roku, gdzie w Cuglach wygraliśmy drugą ligę, nie przegrywając ani jednego meczu. Teraz pewnie będzie ciężej, ale chcielibyśmy po prostu wygrać tą ligę. A dlaczego będzie ciężej, jak już to zrobiliście raz? Że taka presja, czy... Dużo wyższy poziom gry. To jest jednak podzielone troszeczkę na grupy. Tam można powiedzieć w cudzysłowie, że było łatwiej, to tak łatwo już nie będzie. Ale myślę, że osiągniemy właśnie cel. To życzę tego osiągnięcia. Pana plany, marzenia? Powiem w ten sposób za Robertem. W tamtym roku
Ja w zasadzie wygrywałem wszystko, co było do wygrywania. Poza tym, że Robert stworzył drużynę, która bardzo mi się spodobała, zainspirowała mnie. Wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. To jest jego duży zespół. Przystąpiłem do projektu. Zostałem najlepszym zawodnikiem w ligi w lidze w Bielsku, więc to już było dla mnie jakaś nobilitacja. Chcemy dalej to prowadzić, bo my non-stop wygrywamy. Ja chcę wygrywać, ale ja nie jestem zapalony wygrywającym. Musimy się dobrze zrozumieć. Ja nie chcę zniszczyć świata, żeby tylko wygrać. Nie, nie, nie. Robert już dobrze o tym wie. My pracujemy wszyscy razem dla siebie, mamy frajdę z tego, że nasza energia pcha nas do roboty, każdy wie, co ma robić i wszyscy siebie nawzajem wspierają, pomagają sobie. Ta synergia pozwala nam pracować. Mamy 22 mecze wygrane w tamtym roku, w tym roku już mamy 3. Nie chcemy przestawać. Prywatnie chciałbym jeszcze w tym roku jakieś za granicą pudło zrobić kolokwialnie, bo uważam, że dlaczego nie? W tym pudło? Kraju. Pudło, stanąć na podium. A. Kocham Hiszpanię, tam najwięcej sukcesów póki co. Najlepsze to jest wicemistrzostwo indywidualne, w grudniu wicemistrzostwo w drużynie. Chcę jeszcze coś więcej. Ja w kraju wszystko powygrywałem, więc chcę cały czas jeszcze odnajdywać entuzjazm, nowe wyzwania w życiu. Mam fajną grupę. Ja niczego więcej w życiu nie potrzebuję. Tylko życzę, żeby się spełniło. Wszystko, co zostało powiedziane. Ludzi fajnych obok siebie i nic więcej się nie liczy. Oprócz ping-ponga. Oczywiście. Dobrze, to ja w takim razie ja już nie będę się kompromitował, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, jak grają zawodowcy. To dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli pan Sławomir Brak i pan Robert Bałoń. Do zobaczenia w następnym odcinku.